nikt jutra nie zgadnie. Słuchowisko według jednoaktówek Aleksandra Fredry. W adaptacji i reżyserii Andrzeja Zakrzewskiego. Świeczka zgasła. Jasny pier! Trzaśnie wszystkie poczty razem. Pocztylion pijany. Szkapy na robiste, karetka jak z ciasta. Życia nie jest się pewne. Czy możemy już jechać? Poduszki twarde, jak gdyby kasztanami wypchane. I zaledwie człowiek nareszcie zasnąć potrafi. Brr, bum, bum, budzi się w kałuży. To ani przyjemnie, ani wesoło. Czy możemy już jechać dalej? Szczęście, że uratowałem przecie latarnię z urzędową łojówką. Czy pan nie słyszy, o co się pytam? Można być grzeczniejszym i odpowiadać przynajmniej. Pytam się, czy już możemy jechać dalej? Gdzie? Jak? Co? Czym mamy jechać? Jak to czym? Końmi, karetą? Jakieśmy tu przyjechali? Prawdziwie pan jest niegrzeczny. Kareta do góry brzuchem, tylko jednym kołem fika. Można dźwignąć. Nie takie ciężary dźwigają. Trzeba tylko trochę dobrej woli, trochę grzeczności. A nie można dźwignąć, to innym sposobem trzeba się ratować. Każ pan konie założyć do jakiej bryki. A gdzież jest jaka bryka o tej porze? No to do wozu. A gdzież wóz? We wsi przecie wóz się znajdzie. Tylko trzeba trochę grzeczności. Ale żeby wóz... A na mile w koło wsi nie ma. A to pięknie. Piękności nie widzę. Im starsza, tym dla mnie niebezpieczniejsza. Nie bylibyśmy się tak ogromnie wywrócili. Ale takie to już moje przeznaczenie. Fatum. I... cóż teraz będziemy robić? Czekać cierpliwie, póki pocztylion z innym nie wróci pojazdem. Długo tak w tym półmroku trwać będziemy? Parę godzin. To bardzo nieprzyjemnie. W samej rzeczy nieprzyjemnie. Ale nieprzyjemność przewidziałem, jak tylko postrzegłem na stacji, że jakaś pani wybiera się ze mną w podróż. O, bardzo grzecznie. Nie ma co mówić. Ale grzeczniej byłoby, gdyby ta pani nie straciła, była niepotrzebnie pół godziny czasu. Ale jak się zaczęła rozbierać, przebierać, ubierać, nie było końca. Gdybyśmy byli w czas wyjechali, bylibyśmy nim księżyc zaszedł, przebyli zły kawał drogi i nie byłoby katastrofy. Ale takie to już moje szczęście. Nie byłoby katastrofy, gdybyś pan był nie spał. To mój sen strącił z mostku? A tak jest poniekąd, bo gdybyś pan był trochę grzeczniejszym i nie był pan spał, byłbyś mógł doglądać i budzić pocztyliona. Byłby się pojazd nie wywrócił i nie byłbyś pan na mnie upadł tak okropnie, bez najmniejszego względu, który się przecie każdej damie należy. I cóż się złego stało? Dobre pytanie. Zgniotłeś niegodziwie? Ledwie mnie pan nie zadusiłeś. Ale nie zadusiłem. Niestety. Szkaradnie. Człowiek dobrze wychowany nie upada na damę jak kłoda. To się nie godzi. Ależ moja pani, to rzecz przeznaczenia. Gdyby się było wywróciło na moją stronę, byłbym panią chętnie i uprzejmie przyjął w objęcie, ale się wywróciło na prawo. Musiałem upaść na prawo i troszkę ucisnąć. Z wszelką wszakże przyzwoitością, to pani sama przyznać musisz. I mój biedny kapelusz. Tak, biedny. Pani się skarżysz, a ja pewnie... do zażalenia się więcej mam powodów. I jakaś szpilka. Gdzie tam szpilka? Jakiś rożenek. Bekasa by na nim upiekł. Z biednego kapelusza wlazł mi w szyję. Gdyby nie mój kołnierz podniesiony, byłby mnie przebił na wylot. Karkiem ruszyć nie mogę. Już panu i szpilki szkodzą. Zapewne, że szkodzą, kiedy kolą. Cieszcie się, panie, swoimi włosami, czarne czy białe, rude czy żółte, ale nie przypinajcie waszych perukarskich pakietów ostrymi szpilkami, które zagrażają życiu podróżującego obywatela. Ja żadnych perukarskich pakietów nie mam. Winszuję, pani.
Ależ ja zamoczyłam nogi. Pani zamoczyłaś nogi, kiedy ja ją na ręku wynosiłem? Jakież więc moje być muszą? Nie do tańca pewnie. Ach, wyniosłeś mnie pan na ręku i dziękowałam 3 razy. Dziękowałam i dziękuję jeszcze. Ale mnie koniecznie oporządzić się trzeba. Zapewne, oporządź się pani. Pan... będziesz przecież tak grzecznym dla damy i ustąpisz spokoju. Gdzież się mam ustąpić? No, gdzie pan chcesz, byleś tu nie był. Deszcz leje jak z cedra. Kto grzeczny, znajdzie radę na wszystko. Byle tylko trochę dobrej woli, trochę grzeczności. Wszakże masz pan parasol. I pod parasolem mam stać jak bocian na jednej nodze, póki się pani nie przebierzesz? To jest niby do wschodu słońca? O, proszę pani, to przechodzi granice grzeczności. Ale czyliż razem zostać nie możemy? W potrzebie mogę zamknąć oczy. Nie jestem ciekawy, bynajmniej ciekawy. To być nie może. Jakaż ja biedna. Zawołaj, że mi pan przynajmniej tę kobietę, która nas tu przyjęła. Tej kobiety nie ma. Wołałem, krzyczałem, wyjechała pewnie baba na miotle. Kominem, prawda? Stary koncept, a nie bardzo grzeczny. Gdybyś pan chciał, znalazłbyś ją pewnie. Przepędzilibyśmy przynajmniej noc we troje. Ale pan dla damy nie masz żadnych względów. To się prawdziwie nie godzi. No, ależ proszę pani, gdzież ja mam szukać tej baby? Tu nie ma korytarzów, ani rozległych apartamentów, ani suterenów. Nie ma nawet sionki przed tą nędzną chatką, gdzie tylko 4 kąty, a piec 5. I gdzież by się miała schować? Gdzieś ja ją mam szukać? Do lasu nie pójdę. Nareszcie, gdybyś tylko chciał, mógłbyś pan i w karetce nocować. Gdzie już raz spałeś tak smacznie. Dajże mi pani spokój. W karetce tylko kaczka teraz nocować może. Człowiek grzeczny znalazłby tam trochę miejsca. W wodzie? O, takiej grzeczności ani zazdrościć, ani naśladować nie może. Co ja mam robić, Boże mój, Boże mój? O, to w kącie skromne łóżeczko. Połóż się pani i śpi. Prześpi zmartwienie. Na tym łóżeczku. Okropieństwo. Okropieństwo? Jak się podoba, nie śpi pani. Co pan chcesz robić? Chcę robić? Czego pani nie chciałaś? Chcę się spać położyć. Ależ to być nie może. Chciej pani być spokojna. Ja zdejmę tylko palto. Ależ to niegrzecznie. To nieprzyzwoicie. Tego nikt jeszcze nie widział. Dama ma siedzieć na zydelku, a jegomość na łóżku rozciągnięty ma chrapać jak basetla. Basetla. Babka muzykalna. Niechże i tak będzie. Przepędzimy noc bezsenną na pogadance. Proszę pana przynieść mi z łaski swojej, jeżeli go to wielce nie utrudzi, trochę wody. Mam nieznośne pragnienie. Cóż to jest? Woda. Ale szklanki nie ma. Prawda, nie ma. Możesz pani łatwo widzieć, że kryształów nie ma w bufecie. Jeszcze sobie żartuję? Ależ ja z konewki pić nie umiem. W potrzebie można się nauczyć. Podniosę trochę konewkę. Te i w górze trzymać będę. Nie ma niebezpieczeństwa. Nie zaleję, ręczę honorem. Nie, już nie chcę. Jak się podoba. O mój Boże, jakaż ja biedna, żem wpadła pod tak tyrańską opiekę. Ja żadnej opieki nad panią nie przyjąłem i nad żadną damą nigdy przyjmować nie będę. Mądra, która mnie złapie. Ona jednymi drzwiami, ja drugimi. W potrzebie skoczę z dachu albo w pław pełtę przepłynę. Jeżeli by to nie przechodziło zakresu pańskiej grzeczności, prosiłabym go ogień poprawić. I czym poprawić? Widzę tylko jedną trzaskę i jeden patyczek jak ołówek. A we wszystkim trudności, tylko trochę dobrej woli. Mnie zimno. Ognia już nie ma.
Czyżby? Ani Bóg nie ma. Ale jeszcze trochę, proszę pana. Ani jednej iskry. Jakaż ja biedna. W popiele są kartofle, a ja diable głodny. Teraz będzie jadł. Umie tylko spać i jeść. Pewnie stary kawaler. Ile razy chciałem służyć jakiej pani, zawsze mnie jakieś nieszczęście spotkało. I dlatego nie żeniłem się. Zgadłam. Dobrześ pan zrobił. Nie mam szczęścia do płci pięknej, a nie młodej. To rzecz pewna. Gdziem się pomknął katastrofa. Mógłbym tony o tym napisać. Gorące. Na przykład raz na balu siedziałem sobie spokojnie przy stronie, wtem jakaś rozchulana tanecznica zaczepia mi nogę krynolinową obręczą. Padamy oboje jak orzeł dwuubisty. Ja na prawo, ona na lewo. Powiadają, że było co widzieć. Ale ja wiem tylko, że potem kulałem tydzień cały. Drugi raz znowu wychodzę z teatru, kończąc sobie spokojnie dwugodzinne ziewanie. Wtem na korytarzu lampa naftowa pęka. Jakaś pani staje w płomieniu. Rzucam się oczywiście. Gaszę ogromną peryferię wszelkimi w tym razie dozwolonymi sposobami. Gaszę i ugaszam nareszcie, ale poparzywszy sobie ręce i kolana. Chorowałem 2 tygodnie. Fatum. I jednego dnia przyszło na myśl damom urządzić spacer dużym czółnem. Dobrze. Płyniemy po czystych wód krysztale. Księżyc srebrnym światłem świeci. Kwiaty pachną. Słowik śpiewa. Bardzo pięknie. Ale w czółnie coś zaczyna być za mokro. Wody coraz więcej. Woda sączy się szparami, jakby szpary na to były. Damy krzyczą do brzegu. Przybijamy więc do tego brzegu, wyskakujemy na piasek. Ale biada, zdrada, spod piasku woda tryska. Zapadamy się po kolana. Trzeba damy wynosić, nie ma co myśleć. Dostała mi się najdłuższa. Wyniosłem wprawdzie i wyratowałem, ale potem krzyżów rozprostować nie mogłem. Chodziłem potem przez 3 tygodnie jak haczyk. Fatum. Fatum. Nareszcie razu jednego wracam zmęczony z polowania. Patrzę, jakaś kolasa pędzi. Furmanowi lejce z ręki wypadły. Szkapy wierzgają. Pani krzyczy, ratujcie, ratujcie. Jakże nie ratować, proszę pani. Biegnę, chwytam lejce. Kolasa stanęła, zbliżam się do stopnia i 300-funtowa obywatelka pada mi w objęcie. Ugiąłem się wprawdzie, zatoczyłem się i nogę pod koło włożyłem. Leżałem po tym łóżku 3 tygodnie. Fatum. A jakże te kartofle pachną. Co mnie mogą interesować smutne wypadki pańskiego życia? Ja też nie opowiadam pani. Ja mówię do siebie. Monolog. Nie ma tragedii bez monologu. Zacząwszy od sławnego monologu Hamleta. Być albo nie być. Aż do kartofli. Może pani o tym kiedy słyszała? O kartoflach? Nie, o Hamlecie. Jak o żelaznym wilku. Jak te kartofle pachną. A co w moim przeznaczeniu? Ja mówię to do siebie. Monologuję. Co w moim przeznaczeniu najprzykrzejszego, najokropniejszego, najboleśniejszego, że wszystkie moje damy wyratowane przeze mnie tak wielkim poświęceniem nie wyszczególniały się ani młodością, ani powabami duszy, ni ciała. Fatum. Zapaliłbym cygaro, ale stara dewotka będzie wrzeszczeć. Stara pewnie, bo nie bylibyśmy się wywrócili tak szkaradnie. Młoda nie schowałaby się w zakwefiony kapelusz, jak w kaptur kapucyński. Kapucyny przynajmniej nie kolą. Już pan nie jesz? Nie. Dobre kartofle? Dobre. Może
można wziąć jeden? Jeden, dwa, trzy i cztery. Ile pani chcesz? Nie zapraszałem pani na skromną wieczerzę, bo się bałem, prawdę mówiąc. Czegóż się pan bałeś? Bałem się, aby nie było z kartoflami jak z łóżkiem. Sama nie chciałaś i mnie spać nie pozwoliłaś. A w tym razie nie mógłbym być posłuszny, bo byłem bardzo głodny. Nie trzeba w niczym przesadzać. Ale przesady w grzeczności z pańskiej strony obawiać się nie można. Nie ma grabek? Nie ma. W samej rzeczy bardzo smaczne. Śpisz pan? Nie. Nie masz pan soli? Nie mam. Proszę pana. Szukałem i nie ma. Kiedyś przecie ta noc się skończyć musi. Póki życia podróżować nocą nie będę. Pocztowym pojazdem, a zwłaszcza ze starym kawalerem. Ci ludzie nie mają najmniejszego wyobrażenia o grzeczności, o uprzejmości dla dam. Kazał pić z konewki. Teraz tylko co nie chrapnie. O, szkaradnie. Śpisz pan? Nie. Proszę pana, która godzina? Pół do drugiej. A ja spałem, głupi. Która? Proszę pana? Pół do drugiej. Ależ jak ten kapelusz zdjęła, to coś bardzo ładnego. Dalibóg, bardzo ładnego. I ja, głupiec, osioł, cymbał. Je tamtego nie dojrzałem. Dalekoż jeszcze do dnia? Zdaje mi się, że będzie parę godzin. Ależ bo to ładna. Bodajem nigdy nie zasnął. O, dla Boga. Jeszcze parę godzin. Ale kapelusz, jak widzę, zawadzał pani. Bynajmniej. Pozwolisz pani wziąć kapelusz i odłożyć. Dziękuję. Cóż panią śmieszy? Śmieję się, bo wystawiałam sobie pana nieco podstarzałym. Dlaczegoż pani myślała, żem podstarzały? No, bo młodzi są zwykle grzeczniejszymi. Ależ łaskawa pani, czymże ja zgrzeszyłem? Wydobyłem panią, nie chwaląc się, z zatopionej karety. Przyniosłem latarnię, kochaną latarnię, która nam dozwoliła poznać się wzajemnie. Bodaj się nigdy nie stłukła. Babę, nim jeszcze tu przyszedłem, wołałem, krzyczałem, hop, hop. Ale przestraszona, pewnie niespodziewaną naszą wizytą, znikła jak kamfora. Cóż miałem robić? Pod parasolem, ani też w zatopionej karetce nocować nie mogłem. Racz to pani uwzględnić. Ognia nie rozpaliłem, ale Bóg widzi, dmuchałem co siły, najserdeczniej. Ale teraz zapalę chatkę, jeżeli pani każesz. Co za myśl? Podałem pani konewkę, ale prawda. Przypominam sobie, mam w torebce flaszeczkę z winem i kubek. Dziękuję panu. Proszę tylko podać w kubku trochę wody. Ale kto tam wie, jaka ta woda... Wolisz się pani napić kilka kropel wina? Wino prędzej pragnienie ugasi. I jakże się cieszę, że pani usłużyć mogłem. I jeszcze troszkę nie zaszkodzi. Na honor nie zaszkodzi. Teraz
Muszę pani powiedzieć otwarcie, że istotnym powodem katastrofy jest nie moja niegrzeczność, ale jej kapelusz. Pan masz do niego urazę, że ukuł. Bynajmniej, owszem, będę miał pamiątkę. Ale pani skryłaś się w zakwefiony kapelusz. Myślałem więc, że to nowy koncept mojego fatum. Powinienem był wprawdzie poznać młody dźwięk głosu, ależ łaskawa pani, oparzony na zimne dmucha. Gdybym był, siadając do pojazdu, zobaczył twarz pani, nie byłbym spał pewnie, byłbym budził, szturchał, pilnował pocztyliona i nie byłoby ustąpiło nieprzyjemne wprawdzie zdarzenie, ale któremu ja teraz już złorzeczyć nie mogę. A teraz przy podanej sposobności trzeba, abyśmy się trochę lepiej poznali. Ja piszę czasem komedię. Mam więc zwyczaj zaczynać od wymieniania osób, że zaś nie ma parteru. Do pani zwracam mowę. Nazywam się Władysław Poraj. Mam w niewielkiej majątności niewielki domek. Z jednej strony duże lipy, z drugiej łączka, a za łączką rzeczka. To tam bardzo ładnie być musi. Lipy, łączka, rzeczka. O. A kwiaty są? Domek jak w jednym bufiecie. Ślicznie. O, jakże tam panu dobrze być musi. Nie skarżę się. Ale jednak czegoś mi brakuje. Jestem sam zawsze. Nie masz pan sąsiadów? Mam, ale zawsze u mnie bawić nie mogą. A jak odjadą, pustka. Kiedy samotność przykra, powiedziałabym, zrób pan tak, jak wszyscy robią w tym razie. Ożeń się. No, ale słyszałam, że pan kobiet nienawidzisz. O, nienawidzę. Bardzo proszę, nienawidzę. Tego nigdy nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że tych dam, co mnie piekły, co mnie topiły, co mnie kaleczyły, kochać nie mogę, ale ja na honor płeć piękną szanuję i uwielbiam. A zwłaszcza są powaby, które mnie za serce chwycą, nim się jeszcze postrzec mogłem. I wieleż to razy było, że się pan jeszcze postrzec nie mogłeś? Raz tylko. Bo ja mam w ocenieniu piękności pewne zasady, od których zboczyć nie mogę, których trzymać się muszę. Na przykład w zachwycenie wprowadza mnie włos jasny, a oko czarne, usteczka, co by się chętnie śmiały, a zawsze śmiać się boją. Nosek, o, mój Boże, a uszko malutkie, malutkie, aż dreszcz przechodzi. Odwdzięczając się panu, muszę i o sobie coś powiedzieć. Nazywam się Jadwiga... Jadwiga? A ja Władysław. Co za szczęście. Nazywam się Jadwiga Moniecka, jestem córką pułkownika, o którym pan zapewne słyszałeś. Tak, dalece, ale pewnie będę słyszał. Jadę teraz do Lwowa i moja przyjaciółka doniosła mi, że może mnie umieścić przy młodych panienkach w bardzo szanowanym domu i że... Przepraszam, że przerywam. Ja powiedziałem w mojej biografii, że nie mam żony. Pani rzekłaś... Zgadłam. Nie wiem, dlaczego pani zgadłaś, ale ja nie zgaduję. I chciałbym wiedzieć, czy jesteś jeszcze wolną, czy nie masz mężulka? Albo jakiegoś niegodziwego narzeczonego? Ani jednego, ani drugiego. To dobrze. Jesteś jeszcze wolną. Bardzo dobrze. Ja wolność lubię. A teraz słucham dalej. Powiadam więc, że mam nadzieję być umieszczoną jako guwernantka. Pani Jadwigo, jakże wiele i mnie nauczyć by się trzeba. Ja uczyłbym się jeszcze chętnie. Mam ochotę uczyć się ogromnie. Kształcić się zawsze czas, nigdy za późno. Wiele i w moim charakterze byłoby do sprostowania. O, bardzo wiele. Potrzeba by mi dobrej rady, rozumnej rady, ładnej rady. Łatwo sprostować, znając swoje wady. Poddałbym się chętnie pod dozorczą nauczycielską opiekę. Jeżeli tak sobie pan życzysz, mogłabym mu być w tym
pomocną. Bardzo, bardzo proszę, moja panno Jadwigo. Jest w domu mojej siostry staruszek, bardzo światły i szanowany, La Beba Ro. Ten dla pana Władysława byłby towarzystwem. No, dla Boga. Stary abe? Mnie nie abego potrzeba. Ja potrzebowałbym młodej, przyjemnej, łagodnej opieki. Ja byłbym tak wdzięcznym, tak potulnym. Panie Władysławie, świeczka się do pana. Prawda, do pana się. Ja byłbym tak potulny, tak posłuszny, tak bym mocno kochał moją opiekę. Opieka miałaby domek w kwiatach, a w domku serce kochające. Panie Władysławie, świeczka gaśnie. Prawda, gaśnie. Panno Jadwigo, chcesz być guwernantką? Bądźże moją. Panie, jakże to mam rozumieć? Jakże to ładnie będzie, jak z ambony spadną Władysław i Jadwiga razem. Prawda, żeby to ładnie było? W samej rzeczy byłoby ładnie. O, moja najpowabniejsza panna Jadwigo. Panie Władysławie. Panie Władysławie, świeczka zgasła. Prawda, zgasła. Abonenci to miło. Co to jest? Nasza poczta. Już? Wybiegnijmy prędko, aby nie widzieli. Że świeczka zgasła, a my inną zapalimy. Coś świecić będzie nad miłością naszą, a ta? Nigdy nie zgaśnie. Dzień dobry, panie Podziemski. Chciałem właśnie iść do ciebie. Masz jaki interes? To jest właściwie mówiąc, zdaje mi się, że tak dalece nie, ale chciałem pójść od tak na pogadankę. Ja zaś mam ci list udzielić, który odebrałem od twojego wuja Mateusza. Nie, tyczy się po części ciebie, więc pozwolisz, że go w całości przeczytam. Tak. Kochany sąsiedzie, na twoje składkę nic nie dam, egoista. Za wiadomość o mojej rodzinie dziękuję, ale córki moje są pełnoletnie i mają własny swój niepodległy majątek. Mogą zatem robić, co im się podoba. Jak sobie pościelą, tak się wyśpią. Dobry tatuś. Leon byłby wprawdzie stosowną partyją dla Agaty, ale nim się ten mazgaj... O, mazgaj! No, przepraszam, ale czytać muszę jak napisano, czarno na białym. Dobrze, dobrze, czytaj bez ceremonii i komentarza. Ale nim się ten mazgaj... Już słyszałem! Nim się wygóźdrze i pannie włosy posiwieją. No. On to telegrafował? Nie, ale napisał. Słuchaj dalej. Nareszcie pani baronowa, moja kochana bratowa, miała już dwóch mężów, a zatem będzie mogła moim córkom w każdej okoliczności udzielić praktycznych i wiernokonstytucyjnych rad. Całuję wszystkich serdecznie, najserdeczniej i błogosławię stokrotnie, ale nikomu nic nie dam, zawczasu powiadam. Zostaje twoje mecenas. Mateusz. O, pięknie i wyraźnie. Co ty na to? Ja na to, że mój szanowny wujaszek raz za gorąco, raz za zimno kąpany. Co nagle to po diable.
Ja zawsze powtarzam, zastanowić się pierwej trzeba. A, bo namyślać się, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale wszystko ma swoje granice. Już rok cały namyślasz się i bałamucisz pannę Agatę. Mój Leonie, ja wiem z różnych stron, co się dzieje. Staraj się zakończyć ten interes prędko. Prędko. Ja tego wyrazu nienawidzę. Nigdy nie jadę koleją żelazną, nigdy nie telegrafuję. Wszystko to ruchy piekielne. Prędko. No. Łatwo głupstwo prędko zrobić, ale nie prędko można odrobić. Ale cóż można zarzucić pannie Agacie? Nic zupełnie. Bardzo kocham moją kuzynkę Agatę. Nie wiem tylko, czy może, jak się zdaje, nie więcej kochałbym Johasię. Zatem wolisz Johannę? Tego sobie sam jeszcze nie powiedziałem. Dwie kuzynki, obie ładne, to kara boska. Agata brunetka, Johasia blondynka. To rób, że teraz co chcesz. Ale przynajmniej możesz powiedzieć, co wolisz, głos czarny czy jasny. Gdybym to wiedział, mógłbym się zdecydować. Prawdziwie ten stan niepewności staje się nieznośnym. Dzień dobry, Leonie. Jak się masz, pani Podziemski? Żona, dzieci, zdrowe? Dziękuję pani, wszyscyśmy zdrowi. Cóż tam konspirujesz z moim kuzynkiem? Prawda, konspirujemy i to nie żartem. Tak jest, zdaje się w samej rzeczy, że podobno nie żartem. I zdaje się, że będę ci mógł wyjawić rezultat naszej narady. Cóż zatem ważnego? Bardzo ważnego, jak się zdaje. A mnie się zdaje, że będę mogła was wysłuchać, ale nie teraz, za pół godziny. Za pół godziny? Tylko kupony obecne. Ale ja się nie śpieszę. Możemy pomówić dziś wieczór, albo jutro, albo pojutrze. Kochany Leon, nigdy z jutra nie wychodzi. Kiedy pani będziesz miała do czynienia z kuponami, prosiłbym o mały datek na moją składkę. Ale niedawno panu dałam. I bardzo jestem wdzięczny, ale to była składka na moją szkółkę astronomiczną. Szkółkę czysto ludową. A teraz pan na co zbiera? Na 6 posągów wielkich ludzi tegoczesnych w Galicji. A tymi są? Klub nasz jeszcze nie zawyrokował, zdania są podzielone. Będę więc czekała, aż zgoda nastąpi. Mogę spać spokojnie. Całuję rączki, mam obietnicę, a teraz nie będziemy przeszkadzać. Możemy pójść cygara zapalić. Kupony! W najprzyjemniejszym zastaję panią zatrudnieniu. Czy mogę pomagać? Nie, dziękuję. Ale proszę, proszę siadać. Cieszę się, że przyszedłeś, panie Wiener, bo właśnie rady potrzebuję. Co pani każesz? Pan jesteś bankierem. Uczestnikiem w kilku bankach. Więc możesz wiedzieć najlepiej, czy prawda, że Alfeldery znacznie spadły. A bynajmniej utrzymują się w kursie. Abrahamek zatem chciał mnie oszukać. Dlaczegoż państwo wdajecie się z tymi pokątnymi cyganami? Ach, bo patentowi nadto kosztują. A teraz za moje kupony, jakie papiery radzisz mi pan kupić? Priorytety jakie, co? Mało ruchu. To dobre tylko dla starych panien i starych kawalerów. Losy tureckie? O, chyba tylko dlatego, żeby zostać kiedyś świętym tureckim. Może czerniowieckie? O, za późno. Obdar to już jest łyka z kretesem. Ale co mam pani powiedzieć, będzie w niejakim stosunku z jej zapytaniem. Panno Agato, tak wysoko cenię jej praktyczne usposobienie, że pozwolę sobie przemówić teraz bez wszelkiej ogródki. Panno Agato,
Ja się w pani nie kocham. Wiem o tym. Proszę mnie zrozumieć. Powiedziałem, nie kocham się. To jest, nie ulegam temu sentymentalnemu, romantycznemu, rozpaczliwemu zawrotowi, który gorączką wzbudzony długo trwać nie może. Ale kocham panią, szanuję, poważam, a zwłaszcza uwielbiam jej rozum praktyczny. Dziękuję panu za pochlebne zdanie. Ale do czegoż pan sięgasz tą przedmową? Zaraz powiem. Mam lat 6. Mam udział w kilku bankach i spekulacjach. Acz 5 lat już bankierem, nie zdarzyło mi się jeszcze nikogo obedrzeć. Moja reputacja czysta. Gdybyśmy zatem połączyli nasze losy. Ależ to deklaracja formalna. Najformalniejsza. Byłbym nader szczęśliwy, gdybym pomyślną otrzymał odpowiedź. Nie odmawiam, ale muszę zastanowić się nieco. Ta myśl jest dla mnie całkiem nową. Powtarzam, nie kocham się romantycznie, sentymentalnie, rozpaczliwie, ale kocham panią z wszelkim uwzględnieniem rozsądku. Rozumiem, rozumiem. Inaczej bym nawet nie wierzyła. Ale co mi pan powiedziałeś, ja to już samo powtórzyć muszę. Ach, pani, jakże śmiałbym co innego pomyśleć. Tak, tak, teraz. Ale potem, kto wie, gdybym poszła za mąż, chciałabym, aby w naszym małżeństwie wszystko zawsze było wet za wet. Bardzo słusznie. Romansów nienawidzę. Czyste złoto. Chcę pozostać panią mojego majątku, to wyraźnie oświadczam. Ja też zupełnie tak rzeczy pojmuję. Wiem, z kim mówię. Proponuję pani to, co nazywają w salonowym świecie le mariage de convenance. A my nazwiemy korzystny wspólny geszeft. Chcę być panią mojego majątku. Wspólnie nim zagadywać będziemy. Wspólnie, ale gdzież gwarancja, że wspólnie? No to rzecz adwokata określić dokładnie. Moja panno Agato, wierz mi, kuponek to arkan swobody i nieomylnego dochodu. No, panno Agato, daj mi rączkę i niech koniec będzie. Ze strony pani baronowej spodziewam się, że żadnej nie będzie przeszkody. Żadnej. Rzecz skończona, prawda? Tak to niby. Reszta przy transakcji. Do ojca zatelegrafuję. Nie ma potrzeby, mego ojca telegrafy zawsze straszą, a na list będzie dość czasu i z pewnością można się spodziewać pomyślnej odpowiedzi. Wierz mi pani, że nie będziesz żałowała swojego przedsięwzięcia, bo teraz mąż rozsądny... O. Rzadki Feniks. Nie chcę obmawiać, ale prawdę powiem, że teraz na mężów spadła jakby jaka zaraza. Idź za mąż, teraz równa się cholerze. Raz, dwa, trzy, do góry nogami. A kto winien? Zawsze jegomość. No, teraz pójdę do baronowej. Trzeba zawsze wszystkie formalności wypełniać sumiennie. Zgoda? Zgoda. Prawdziwie zdaje mi się, że dobry interes zrobiłam. Nie było czego czekać, bo wszystkie moje rówienice mają już po kilkoro dzieci. No, moi panowie, nim wypaliliście wasze cygara, już skończyłam wielki interes, który będzie miał wpływ na całe moje życie. Tak prędko? A można się zapytać, jaki ten interes tak wielkiej wagi? Leopold Wiener prosił mnie o rękę, a ja ją przyrzekłam. Co ja słyszę? Pan Leon miał ten sam zamiar. Doprawdy? Świadczę się podziemskim i o tym właśnie chciałem z tobą pomówić. Ależ kochany Leonie, zdaje się, że miałeś ku temu dostatecznie czasu. Prawda, niełatwo się decyduje, ale jak raz wezmę przedsięwzięcie... Tak, jak wezmę. To ręczę za stałość niezłomną. Byłabym twoją rękę przyjęła, bez wątpienia, ale lepiej, że... Że się tak nie stało. Będę zawsze kochać cię jak brata. Ale bylibyśmy ze sobą pewnie nieszczęśliwi. Ty musiałbyś mnie zawsze hamować, a ja ciebie podganiać. Tak prędko, tak nagle, galopem cwałem. To nie do pojęcia. I taką rzeczą trzeba tylko teraz życzyć wszelkiej nadal pomyślności. Ale chciej pani przynajmniej opisać się dokładnie. Może mógłbym parę słów napisać. Dziękuję panu, dziękuję.
Mamy swojego adwokata. Pani baronowa nie skończyła jeszcze toalety. Winszuję ci, panie Leopoldzie, winszuję serdecznie. I masz czego, to mogę śmiało powiedzieć. Ja ci teraz podobno zazdrościć muszę. No, nasz słynny finansista. Nasz uczony publicysta. Nie zaczynajcież tak wcześnie waszej zwyczajnej wojny. Nie ma żadnej wojny, bo ja nigdy się nie bronię. Podziemski prześladuje mnie zawsze, że mam trochę długu. Trochę? Że mam dużo długu. A wiesz dlaczego? Bo zawsze dawałem, a nigdy nie brałem. O, to bardzo nierozsądne. Ale rozsądnymi wszyscy być nie mogą. Nareszcie moje długi nikomu nie szkodzą. O, bardzo przepraszam, bo jak dłużnik ma gorączkę, wierzyciela febra trzęsie. No, taką rzeczą będziesz zawsze zdrów jak słoń, bo ja ci nic winien nie jestem. No, Bogu dzięki. A także Bogu dzięki, że są tacy, którzy na to nie zważają. No może komu jaki tytulik zapachnął? Słuchaj no, panie Podziemski. Masz wielki rozum i czynność nieustającą, ale masz jedną wielką wadę. No dobrze, że tylko jedną. A jakaż to wada? Zawiść, przeszłość. Nie rozumiem. Masz znaczny majątek i znaczną wziętość, ale gdybyś wszystkiego miał i w dwójnasób, nie uśmierzyłoby to twojej złości, żeś nie wyrósł tak wysoko, jak sięgało twoje oko. Gdybyś mógł, chciałbyś wytruć jak szczury całe pokolenie tych, których ojcowie pamiętają, że im twój ojciec niegdyś co tydzień brodę golił. To twój nagniotek, mój panie Podziemski, ale bez słusznego powodu. Raz, nie ma nic krzywdzącego, zwłaszcza jeżeli dobrze golił. A powtórę, że ani ty, ani twój syn nie będziecie już nigdy w podobnym położeniu. Tym pewniej, że teraz moda całe brody zapuszczać. Erneście, tych słów nigdy ci nie zapomnę. Nie wątpię. Ej, no to dobrze mu powiedziałeś, ale zrobiłeś sobie z niego wroga. Wiem o tym, ale gdyby wszyscy nie zawsze omijali, ale czasem i deptali, mniej byłoby w świecie takich podziemnych zawiścią i jadem pryskających skorpionów. Z tym wszystkim powiem szczerze, że długi mi się już przykrzyć zaczęły. No nie jeden to powiada. Nie chcę stawać w rzędzie tych tegoczesnych reformatorów, którym nie tyle idzie o wzbogacenie się własne, jak o zubożenie tych, co więcej od nich mają. Chcę, potroszę moje długi, amortyzować. Bardzo rozsądnie. Pochwalasz? Zupełnie. No więc proszę cię na moją pierwszą finansową operację o 15 tysięcy na 10%. Kochany Erneście, kocham cię jak brata rodzonego, ale ci nie dam ani grosza. Byłoby to wtrącać cię jeszcze w głębszą przepaść. Nie chcesz mi pożyczyć na 10%? Nie. Prędko się zdecydował. Sumienie mi nie pozwala. No ale sumienia zanadto do stu diabłów. A gdybym ja dała potrzebne zaręczenie? No na pani zaręczenie każdego czasu służyć będę. Ależ moja Johasiu, czy się zastanowiłaś, że cię to skompromituje moralnie i materialnie? Niezawodnie i bardzo. Tak jest, niezawodnie. Ale panna Joanna nie jest z tych panien, które jak im kto powie kocham panią, odpowiada co pan masz. No to bardzo rozsądnie. Wyspowiadałem się szczerze i dokładnie z wszystkich moich grzechów i otrzymałem rękę panny Joanny. Ależ zastanowić się trzeba. Zastanowiliśmy się i rzecz skończona. No, kiedy tak, to winszuję. A teraz, panie szwagrze... Szwagrze? Panna Agata raczyła mnie uszczęśliwić ręką swoją. Agato, co ja słyszę? Co za szczęście niespodziewane. Dwa wesela w jednym dniu? Idźmy zatem pro forma do pani baronowej. Należy podziękować za pieczołowitą opiekę naszych panien. Prawda? Należy pójść do pani baronowej. Alons, idziemy.
Moja Joasiu, wszystko to dobrze, ale zdaje mi się, że się teraz trochę pośpieszyła. I bardzo. Bynajmniej. Tak nagle? I ty, moja Agatko, nie namyślałaś się zbyt długo? No tak, ale Wiener... ma pieniądze. No i to coś znaczy. Za prędko, nie do pojęcia. Ernest wprawdzie bardzo miły, przyjemny. Nie uważałem. Ale Ernest trochę lekkomyślny. Trochę za wiele. Wszyscy chwalą jego dowcip. Dowcip, moja Joasiu. Nie rentuje się zawsze. Tańcuje jak anioł. Mówi po francusku jak Francuz. I zadłużony teraz jak Francuz. Oj, zadłużony. Co to znaczy? Przez to można żyć przyjemnie. Oto państwo starogrodcy całe życie gospodarują, zbierają, oszczędzają i wiecznie się kwaszą. A państwo niezapłatyńscy, o których już w dzieciństwie słyszałam, że bankruci, żyją sobie wesoło, dają bale i obiady i wszyscy ich kochają. Nikt jutra nie zgadnie. A na troskę zawsze będzie dość czasu. Ernest przytem dał mi solenne słowo honoru, że teraz już długów będzie się starał nie robić. Ależ, moja Joasiu, ja byłbym się może podobno zdecydował ożenić się z tobą. Ty? Ze mną? Dlaczego to pierwej nie powiedziałeś? Miałeś, zdaje się, dość czasu do namysłu. A teraz, jak przysłowie powiada, kto pierwszy do młyna, ten pierwej miele. A pytlu nie brak, jak uważam. Oj, kocham cię jak brat. Zawsze jedna piosenka. Ale twoją żoną nie mogłabym być nigdy. Dlaczego? Bo zanudziłbyś mnie na śmierć. Ty zawsze powoli, a ja zawsze źle czy dobrze, ale prędko. Nasza szanowna, kochana baronowa przychodzi udzielić błogosławieństwa siostrzenicom swoim. No dobrze. No moje dziecię, nie wiem tylko, czy moje słabe nerwy wystarczą na te emocje. Wiuszuję ci, kochana Joasiu, twojego wyboru tak świetnego, tak eleganckiego. Agato, o, niech i ciebie pobłogosławię. Zaraz, ciociu, tylko kasę zamknę. Wypełniłam sumiennie powierzoną mi opiekę. Chciałabym obszernie do was przemówić, ale nie wiem, czy mi na to sił wystarczy. Ale pozwólcie mi, że się cofnę w trochę dalsze czasy, kiedy boginie Olimpu stanęły przed sądem Parysa. On oddał jabłko Wenerze. Udowodnił tym czynem, że miłość jest wyższą nad wszystkie potęgi. Doskonale, wybornie. Każde słowo warte dukata na wielki kamień, ale godzina zmusza mnie iść do banku. I ja muszę udać się do jubilera. Panna Joanna zgadnie pewnie po co. A wszystko galopem. Agato, możemy odprowadzić tych panów przez ogród do bramy. Służę pani. Jestem i będę zawsze na rozkaz. Chodź. Zdaje się, że niezupełnie stało się podług woli pani baronowej. No, cóż miałam robić? Mam moje biedne nerwy. Jestem tak cierpiąca. Ale ty, panie Leonie, niedobrze wyprowadziłeś ten interes. A mówiłem, radziłem, ostrzegałem. Ale teraz młodzi panowie idą krok naprzód, krok w tył, a potem się dziwią. Krzyczą w niebogłosy, że ich omijają i wymijają. Ależ duch czasu pędzi. Trzeba iść z czasem. Nic nie pomoże. Kto staje, ten się cofa. Niech się zdrów cofa, jeżeli może. A tak, jeżeli może. Ruch wsteczny zawsze niebezpieczny. Szalony jeszcze niebezpieczniejszy. Ale rozumiem.
Rozumiem, co teraz nazywają iść z czasem. To dawniej oznaczano przypowiastką. Kiedy wleziesz między wrony, trzeba krakać jak jony. Ale taką rzeczą liczba tylko znaczy. Człowiek sam przez się puty jest nulą, póki jakiej kreski przed sobą nie dostanie i nie zmieni w kwotę. To staraj się więc o taką kreskę. Starałem się i o dwie. Obie spadły jak kamień w wodę. Teraz będę musiał decydować się da capo. Nie, nie, nie. Musisz raz wyjść z tego przykrego położenia. Leonie i ty, szanowna pani baronowo, wiecie, co wam poradzę? Pobierzcie się ze sobą. Niech się dudki mnożą. O, dla Boga. Co ty mówisz, Podziemski? Jestem tak nerwowa. Ale... Jestem gotowa przynieść wszelkie możliwe ofiary. Ale... Ale Leonie, ty jesteś trochę młodszy. No to fraszka, że ja młodszy. Gorzej, że ciocia o wiele starsza. Co to wszystko znaczy? To rzecz losu. Starzy częstokroć żyją, kiedy umierają młodzi. No Leonie, spodziewam się przecież, że nie powiesz wyraźnie nie. Zapewne, ale... A więc kto nie powiada nie, ten powiada tak. Pani baronowo... Proszę o rączkę. Zbliż się tu, Leonie. Tak, ręka w rękę. Niech was Pan Bóg błogosławi. A teraz zaraz roześlę z 10 telegrafów na wszystkie strony. A to na co? Ja byś nie mógł już cofnąć swojego szczęścia. A w dzienniku palnę tak taki artykuł, że długo o nim będą mówić. A propos dziennika, mam obietnicę łaskawej pani przyczynić się do wydawnictwa mego nowego dziennika Emancypacja Kobiet. O dla Boga, kometa i Emancypacja Kobiet. Zginęliśmy jak rude myszy. O, ja nie zapomniałam obietnicy i proszę do siebie, Leonie. Kocham cię. Też więcej nic nie powiem. A teraz zamienił byka za indyka. Ale telegram nie ślub. Zobaczymy. Było to słuchowisko według dwóch jednoaktówek Aleksandra Fredry. Świeczka zgasła, w której wystąpili Joanna Trzepiecińska i Marek Konrad, oraz Teraz, z udziałem Grażyny Barszczewskiej, Edyty Jungowskiej, Dominiki Ostałowskiej, Piotra Frączewskiego, Andrzeja Zaorskiego, Piotra Kozłowskiego i Grzegorza Damięckiego. Opracowanie muzyczne Małgorzata Małaszko. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Adaptacja radiowa i reżyseria Andrzej Zakrzewski. Nikt jutra nie zgadnie. Słuchowisko według jednoaktówek Aleksandra Fredry. W adaptacji i reżyserii Andrzeja Zakrzewskiego. Świeczka zgasła. Jasny pióra! Trzaśnie wszystkie poczty razem. Pocztylion pijany, szkapu narowiste, karetka jak z ciasta,
Życia nie jest się pewny. Czy możemy już jechać? Poduszki twarde, jak gdyby kasztanami wypchane. I zaledwie człowiek nareszcie zasnąć potrafi, brr, bum, bum, budzi się w kałuży. To ani przyjemnie, ani wesoło. Czy możemy już jechać dalej? Szczęście, że uratowałem przecie latarnię z urzędową łojówką. Czy pan nie słyszy, o co się pytam? Można być grzeczniejszym i odpowiadać przynajmniej. Pytam się, czy już możemy jechać dalej? Gdzie? Jak? Co? Czym mamy jechać? Jak to czym? Końmi, karetą? Jakieśmy tu przyjechali? Prawdziwie pan jest niegrzeczny. Kareta do góry brzuchem, tylko jednym kołem fika. Można dźwignąć. Nie takie ciężary dźwigają. Trzeba tylko trochę dobrej woli, trochę grzeczności. A nie można dźwignąć, to innym sposobem trzeba się ratować. Każ pan konie założyć do jakiej bryki. A gdzież jest jaka bryka o tej porze? No to do wozu. A gdzież wóz? We wsi przecie wóz się znajdzie. Tylko trzeba trochę grzeczności. Ale żeby... A na mile w koło wsi nie ma. A to pięknie. Piękności nie widzę. Im starsza, tym dla mnie niebezpieczniejsza. Nie bylibyśmy się tak ogromnie wywrócili. Ale takie to już moje przeznaczenie. Fatum. I cóż teraz będziemy robić? Czekać cierpliwie, póki pocztylion z innym nie wróci pojazdem. Długo tak w tym półmroku trwać będziemy? Parę godzin. To bardzo nieprzyjemnie. W samej rzeczy nieprzyjemnie. Ale nieprzyjemność przewidziałem, jak tylko postrzegłem na stacji, że jakaś pani wybiera się ze mną w podróż. O, bardzo grzecznie. Nie ma co mówić. Ale grzeczniej byłoby, gdyby ta pani nie straciła była niepotrzebnie pół godziny czasu. Ale jak się zaczęła rozbierać, przebierać, ubierać, nie było końca. Gdybyśmy byli w czas wyjechali, bylibyśmy nim księżyc zaszedł, przebyli zły kawał drogi i nie byłoby katastrofy. Ale takie to już moje szczęście. Nie byłoby katastrofy, gdybyś pan był nie spał. To mój sen strącił z mostku? A tak jest poniekąd, bo gdybyś pan był trochę grzeczniejszym i nie był pan spał, byłbyś mógł doglądać i budzić pocztyliona. Byłby się pojazd nie wywrócił i nie byłbyś pan na mnie upadł tak okropnie, bez najmniejszego względu, który się przecie każdej damie należy. I cóż się złego stało? Dobre pytanie. Zgniotłeś niegodziwie? Ledwie mnie pan nie zadusiłeś. Ale nie zadusiłem. Niestety. Szkaradnie. Człowiek dobrze wychowany nie upada na damę jak kłoda. To się nie godzi. Ależ moja pani, to rzecz przeznaczenia. Gdyby się było wywróciło na moją stronę, byłbym panią chętnie i uprzejmie przyjął w objęcie, ale się wywróciło na prawo. Musiałem upaść na prawo i troszkę ucisnąć. Z wszelką wszakże przyzwoitością, to pani sama przyznać musisz. I mój biedny kapelusz. Ta, biedny. Pani się skarżysz, a ja pewnie... Do zażalenia się więcej mam powodów. I jakaś szpilka. Gdzie tam szpilka? Jakiś rożenek. Bekasa by na nim upiekł. Z biednego kapelusza wlazł mi w szyję. Gdyby nie mój kołnierz podniesiony, byłby mnie przebił na wylot. Karkiem ruszyć nie mogę. Już panu i szpilki szkodzą. Zapewne, że szkodzą, kiedy kolą. Cieszcie się, panie, swoimi włosami, czarne czy białe, rude czy żółte, ale nie przypinajcie waszych perukarskich pakietów ostrymi szpilkami, które zagrażają życiu podróżującego obywatela. Ja żadnych perukarskich pakietów nie mam. Winszuję pani. Ależ ja zamoczyłam nogi. Pani zamoczyłaś nogi, kiedy ja ją na ręku wynosiłem? Jakież więc moje być muszą? Nie do tańca pewnie. Ach, wyniosłeś mnie pan na ręku i dziękowałam trzy razy. Dziękowałam i dziękuję jeszcze. Ale mnie koniecznie oporządzić się trzeba. Zapewne, oporządź się pani. Pan będziesz przecież tak grzecznym dla damy i ustąpisz spokoju. Gdzież się mam ustąpić? Gdzie pan chcesz, byleś tu nie był. Deszcz leje jak z cedra. Kto grzeczny, znajdzie radę na wszystko. Byle tylko trochę dobrej. Ale szklanki nie ma. Prawda, nie ma. Możesz pani łatwo widzieć, że kryształów nie ma w bufecie. Jeszcze sobie żartuję?
Ależ ja z konewki pić nie umiem. W potrzebie można się nauczyć. Podniosę trochę konewkę. Te i w górze trzymać będę. Nie ma niebezpieczeństwa. Nie zaleję, ręczę honorem. Nie, już nie chcę. Jak się podoba. O mój Boże, jakaż ja biedna, żem wpadła pod tak tyrańską opiekę. Ja żadnej opieki nad panią nie przyjąłem i nad żadną damą nigdy przyjmować nie będę. Mądra, która mnie złapie. Ona jednymi drzwiami, ja drugimi. W potrzebie skoczę z dachu albo w pław pełtę przepłynę. Jeżeli by to nie przechodziło zakresu pańskiej grzeczności, prosiłabym go ogień poprawić. I czym poprawić? Widzę tylko jedną trzaskę i jeden patyczek jak ołówek. A we wszystkim trudności, tylko trochę dobrej woli. Mnie zimno. Ognia już nie ma. Czyżby? Ani Bóg nie ma. Ale jeszcze trochę, proszę pana. Ani jednej iskry. Jakaż ja biedna. W popiele są kartofle, a ja diable głodny. Teraz będzie jadł. Umie tylko spać i jeść. Pewnie stary kawaler. Ile razy chciałem służyć jakiej pani, zawsze mnie jakieś nieszczęście spotkało. I dlatego nie żeniłem się. Zgadłam. Dobrześ pan zrobił. Nie mam szczęścia do płci pięknej, a nie młodej. To rzecz pewna. Gdzie mi się pomknął katastrofa? Mógłbym tony o tym napisać. Gorące. Na przykład raz na balu siedziałem sobie spokojnie przy stronie, wtem jakaś rozchulana tanecznica zaczepia mi nogę krynolinową obręczą. Padamy oboje jak orzeł dwubisty. Ja na prawo, ona na lewo. Powiadają, że było co widzieć. Ale ja wiem tylko, że potem kulałem tydzień cały. Drugi raz znowu wychodzę z teatru, kończąc sobie spokojnie dwugodzinne ziewanie. Wtem na korytarzu lampa naftowa pęka. Jakaś pani staje w płomieniu. Rzucam się. Woli, trochę grzeczności. Wszakże masz pan parasol. I pod parasolem mam stać jak bocian na jednej nodze, póki się pani nie przebierzesz? To jest niby do wschodu słońca? O, proszę pani, to przechodzi granicę grzeczności. Ale czyliż razem zostać nie możemy? W potrzebie mogę zamknąć oczy. Nie jestem ciekawy. Bynajmniej ciekawy. To być nie może. Jakaż ja biedna. Zawołaj, że mi pan przynajmniej tę kobietę, która nas tu przyjęła. Tej kobiety nie ma. Wołałem, krzyczałem. Wyjechała pewnie baba na miotle. Kominem, prawda? Stary koncept. A nie bardzo grzeczny. Gdybyś pan chciał, znalazłbyś ją pewnie. Przepędzilibyśmy przynajmniej noc we troje. Ale pan dla damy nie masz żadnych względów. To się prawdziwie nie godzi. Ależ proszę pani, gdzież ja mam szukać tej baby? Tu nie ma korytarzów, ani rozległych apartamentów, ani suterenów. Nie ma nawet sionki przed tą nędzną chatką, gdzie tylko cztery kąty, a piec piąty. I gdzież by się miała schować? Gdzieś ja ją mam szukać? Do lasu nie pójdę. Nareszcie, gdybyś tylko chciał, mógłbyś pan i w karetce nocować. Gdzie już raz spałeś tak smacznie. Dajże mi pani spokój. W karetce tylko kaczka teraz nocować może. Człowiek grzeczny znalazłby tam trochę miejsca. W wodzie? O, takiej grzeczności ani zazdrościć, ani naśladować nie może. Co ja mam robić, Boże mój? Boże mój! O, to w kącie skromne łóżeczko. Połóż się pani i śpi. Prześpi zmartwienie. Na tym łóżeczku. Okropieństwo. Okropieństwo? Jak się podoba, nie śpi pani. Co pan chcesz robić? Chcę robić, czego pani nie chciałaś. Chcę się spać położyć. Ależ to być nie może. Chciej pani być spokojna. Ja zdejmę tylko palto. Ależ to niegrzecznie. To nieprzyzwoicie. Tego nikt jeszcze nie widział.
Dama ma siedzieć na zydelku, a jegomość na łóżku rozciągnięty ma chrapać jak basetla. Basetla, babka muzykalna. Niechże i tak będzie, przepędzimy noc bezsenną na pogadance. Proszę pana przynieść mi z łaski swojej, jeżeli go to wielce nie utrudzi, trochę wody. Mam nieznośne pragnienie. Cóż to jest? Woda. Oczywiście gaszę ogromną peryferię wszelkimi w tym razie dozwolonymi sposobami. Gaszę i ugaszam nareszcie, ale poparzywszy sobie ręce i kolana. Chorowałem 2 tygodnie. Fatum. Jednego dnia przyszło na myśl damom urządzić spacer dużym czółnem. Dobrze, płyniemy po czystych wód krysztale. Księżyc srebrnym światłem świeci, kwiaty pachną. Słowik śpiewa bardzo pięknie. Ale w czółnie coś zaczyna być za mokro. Wody coraz więcej, woda sączy się szparami, jakby szpary na to były. Damy krzyczą do brzegu. Przybijamy więc do tego brzegu, wyskakujemy na piasek. Ale biada, zdrada, spod piasku woda tryska. Zapadamy się po kolana. Trzeba damy wynosić, nie ma co myśleć. Dostała mi się najdłuższa. Wyniosłem wprawdzie i wyratowałem, ale potem krzyżów rozprostować nie mogłem. Chodziłem potem przez 3 tygodnie jak haczyk. Fatum. Fatum. Nareszcie razu jednego wracam zmęczony z polowania. Patrzę, jakaś kolasa pędzi. Furmanowi lejce z ręki wypadły. Szkapy wierzgają. Pani krzyczy, ratujcie, ratujcie. Jakże nie ratować, proszę pani. Biegnę, chwytam lejce. Kolasa stanęła, zbliżam się do stopnia i 300-funtowa obywatelka pada mi w objęcie. Ugiąłem się wprawdzie, zatoczyłem się i nogę pod koło włożyłem. Leżałem po tym łóżku 3 tygodnie. Fatum. A jakże te kartofle pachną. Co mnie mogą interesować smutne wypadki pańskiego życia? Ja też nie opowiadam pani. Ja mówię do siebie. Monolog. Nie ma tragedii bez monologu. Zacząwszy od sławnego monologu Hamleta. Być albo nie być. Aż do kartofli. Może pani o tym kiedy słyszała? O kartoflach? Nie, o Hamlecie. Jak o żelaznym wilku. Jak te kartofle pachną. A co w moim przeznaczeniu? Ja mówię to do siebie. Monologuję. Co w moim przeznaczeniu najprzykrzejszego, najokropniejszego, najboleśniejszego, że wszystkie moje damy wyratowane przeze mnie tak wielkim poświęceniem nie wyszczególniały się ani młodością, ani powabami duszy, ni ciała.